Witajcie w IT for Women Podcast. Podcaście będącym cyklem spotkań z ludźmi świata IT zarówno od strony biznesu, jak i nauki. Podcast ten porusza zagadnienia ważne dla kobiet, ale nie tylko. Przekonajcie się sami. Witam wszystkich słuchaczy w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszą moją gościnią jest Zosia Kajca, która współpracuje z Hirmi. A Hirmi to jest nasz super benefit w firmie Softserve. Mianowicie, wszyscy nasi pracownicy mogą korzystać z konsultacji psychologicznych. Tam są również konsultacje z coachami, z dietetykami, i każdy z naszych pracowników ma do tej aplikacji dostęp. No i i właśnie Zosia jest psychologką, z którą dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo istotny temat. A porozmawiamy sobie o stresie. Cześć Zosiu. Dzień dobry wszystkim. Czy chciałabyś jeszcze coś dodać do tego przedstawienia Twojej osoby? Jest świetnie. Okej, okay. dobra. To myślę, że możemy zaczynać. Chciałabym, żebyśmy sobie rozwinęły nieco temat stresu, żebyś opowiadała nam dzisiaj, czym tak w ogóle jest stres, jak on się różni w kontekście kobiet i mężczyzn, czy w ogóle się różni. Więc może, żeby już nie przedłużać, jak byś zdefiniowała stres? Myślę, żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, fajnie byłoby zacząć od tego, czym jest równowaga homeostatyczna. Mm -hmm. Równowaga homeostatyczna to najprościej mówiąc taki stan, w którym wszystkie nasze wskaźniki fizjologiczne są na optymalnym poziomie. No i teraz stres właściwie należałoby podzielić to pojęcie na stresor i na reakcję stresową. Mm -hmm. Stresorem jest wszystko to, co w świecie zewnętrznym nas wytrąca z tego stanu równowagi. A reakcją stresową nazywamy działania, które nasz organizm podejmuje, żeby poradzić sobie z tymi stresorami i powrócić do stanu równowagi homeostatycznej. Nawiązując do tej definicji stresu, co, co wywołuje te, te stresory i jakie są twoim zdaniem, z twoim zdaniem większe różnice między takimi stresorami kiedyś a dziś? Mm -hmm. To jest bardzo fajne pytanie, bo stresorem może być, jak się okazuje, absolutnie wszystko. Mm -hmm. <laughs> e Kiedyś stresorami, które dominowały w naszym życiu, tak sięgając naprawdę daleko, były ataki drapieżników, poważne zranienia, mm -hmm. migracje w poszukiwaniu pożywienia, czy, czy jakaś terminowa godówka. No, a dzisiaj żyjemy we względnie bezpiecznym środowisku, i trochę inne czynniki mają większe znaczenie, mm -hmm. jeśli mówimy o. O naszej reakcji stresowej. No i przede wszystkim są to takie negatywne zdarzenia psychologiczne i społeczne to, co powoduje tak zwany stres psychologiczny. To jest stosunkowo nowy wynalazek ewolucyjny, że nasz gatunek, pewnie nie tylko, ale my jako ludzie, jesteśmy w stanie odczuwać bardzo silne negatywne emocje. Na samą myśl o czymś, mm -hmm. a nie mając do czynienia tylko i wyłącznie z fizycznym stresorem. E, także ta antycy antycypacja tego, co może się wydarzyć, e, jest chyba teraz dominującym e, czynnikiem, który powoduje taką samą reakcję stresową, jak te fizyczne czynniki kiedyś. Mm -hmm. Okej, okay, to, to, to co powiedziałaś, że tak naprawdę ten stres jest bardzo też indywidualną sprawą, prawda? Że, że każdy um, inaczej reaguje na różne sytuacje. Dla jednego coś będzie stresem, dla innego nie, prawda? I tym, tym właśnie stresorem. Um, a powiedz mi, um, bo no, żyjemy w czasach, gdzie mamy wiele ułatwień, ale też um, przez to. Dużo może się pojawiać właśnie takich czynników stresogennych. Jak z Twojego doświadczenia jako pracy psycholożki, mogłabyś powiedzieć więcej o takich źródłach stresu w miejscu pracy? Wiesz co, spotykam się z przeróżnymi. Stresorami, o których mówią pacjenci czy osoby, z którymi pracuję. Jeśli chodzi o środowisko pracy, to najczęściej jest przeładowanie pracą. Uh -huh. y Problemy z zastępstwem, kiedy na przykład chcemy wziąć urlop, brak takiej kompetentnej osoby, która dobrze nas zastąpi mm -hmm. na danym stanowisku, czy, czy sam problem z wzięciem urlopu. To też się zdarza, kiedy jest jakiś wymagający czas, a, a potrafi się on rozciągnąć na, na długi okres w roku. Więc myślę, że, że to są takie czynniki, z którymi się spotykam chyba najczęściej. Co jeszcze? Pewnie do tego dojdzie jakaś utrata pracy. Tak, tak. Zdecydowanie. No, dzisiejszy rynek jest, jest dynamiczny i, i w różnych branżach dzieją się kryzysy i kryzysy, więc na pewno utrata pracy jest, jest dużym takim aspektem, który sporo niepewności nam przysparza. Mhm. No i pamiętajmy, że to są to, te wszystkie rzeczy, o których mówimy, to są czynniki takie stricte pracowe, a. Każda tak, osoba, tak. każdy pracownik wnosi jeszcze coś swojego, coś co dzieje się w naszym prywatnym życiu. Nie da się tego rozgraniczyć, nie, nie możemy pominąć wpływu tego, co dzieje się u nas prywatnie, na to, jak funkcjonujemy mm. w pracy. Dokładnie. No, to jest, praca to na pewno jest duży obszar, który może powodować sytuacje stresowe, to co wspomniałaś. No i dodatkowo, tak jak mówisz, w życiu prywatnym każdego człowieka też się dzieją różne sytuacje. No a do tego myślę, że dochodzą też takie czynniki jak sytuacja geopolityczna, czy, czy w ogóle sytuacja też ekonomiczna. Jak to się ma w kontekście wpływu na nasz poziom stresu, takiego stresu spo społecznego? Mm -hmm. No, w ostatnich latach możemy zauważyć naprawdę dużo takich wydarzeń, które potrząsnęły mm -hmm. naszym dobrostanem i zdrowiem psychicznym. Myślę, że najwyraźniejszymi takimi wydarzeniami to chociażby pandemia COVID-19, mm -hmm. lockdown, który naprawdę zszargał zdrowie wielu z nas. Wybuch wojny na Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie i wojna w Izraelu, no, rosnące napięcia gdzieś tam na linii USA-Chiny to wszystko odbija się na naszym zdrowiu psychicznym, a głównie chyba dlatego, że powoduje bardzo duże poczucie niepewności mm -hmm. i, i ogromną niestabilność w naszym życiu, a to z czynników psychologicznych jest, jest bardzo silnym stresorem. Mm -hmm. Tak, to wspomniałaś Covid. Myślę, że Covid rozpoczął. Bardzo wiele takich procesów psychologicznych, i bardzo wiele osób tak naprawdę zderzyło się z taką rzeczywistością trudną, prawda dla nich. Nie do końca wiedzieli sobie, jak z tym radzić. Ale myślę, że też ważne jest właśnie to, żeby bardzo dużo o tym mówić i, i reagować na te sytuacje, prawda? Bo jak najbardziej trzeba czasami po prostu sięgnąć po odpowiednią pomoc i o tym na pewno sobie powiemy w dalszej części. Części tego odcinka, ale chciałabym, żebyś jeszcze tak z takiego naukowego punktu widzenia opowiedziała troszeczkę więcej o um, psychofizjologii um, i, i naszej reakcji stresowej. Jest takie coś jak działanie osi HPA. Czy mogłabyś rozwinąć, co to jest? Jasne. Oś HPA, czyli taka oś składająca się z elementów podwzgórza, przysadki i nadnerczy, to jest właściwie podstawa w psychofizjologii stresu. Ona odgrywa kluczową rolę w tym, jak reakcja na stres przebiega. Ta oś odpowiada za wszystkie reakcje, które mają na celu utrzymywanie wspomnianej już równowagi homeostatycznej wówczas kiedy właśnie działają na nas jakieś stresory. Jakie procesy zachodzą w naszym ciele, kiedy aktywujemy tą oś HPA? To począwszy od tego, kiedy nasz organizm odczuwa jakiś stres, czyli Działa stresor mhm. fizyczny lub psychiczny. Przekazywana jest informacja do mózgu, konkretnie właśnie do podwzgórza, jako tego pierwszego ogniwa osi HPA. Podwzgórze się aktywuje, reaguje na ten bodziec, wydziela hormon uwalniający kortykotropinę, czyli CRH w skrócie. No i następuje na skutek tego aktywacja przysadki mózgowej kolejnego mhm. ogniwa. Przedni płat przysadki wydziela inny hormon ACTH, czyli hormon adrenokortykotropowy. I on powoduje aktywację nadnerczy, czyli tego trzeciego ogniwa w łańcuchu. Mm -hmm. ACTH dociera do kory nadnerczy i powoduje wydzielanie glikokortykoroidów. To są takie y y hormony, które odpowiadają za cały szereg przemian metabolicznych, czyli mm -hmm. przemian tłuszczów, węglowodanów i. I białek. No i między innymi takim hormonem jest kortyzol, który będzie nas tutaj szczególnie interesował w reakcji stresowej. Kortyzol jest bardzo często nazywany hormonem stresu, bo odgrywa właśnie mm -hmm. bardzo dużą rolę w. Ten słynny kortyzol. Dokładnie, w reakcji stresowej. No i tak, kor działanie kortyzolu jest naprawdę złożone. Jeżeli chodzi o reakcję stresową, to kortyzol ma za zadanie wprawić nasz organizm w taki stan mobilizacji, po to, żeby mo żebyśmy mogli zareagować jakoś na działający stresor, jakoś na niego odpowiedzieć i poradzić sobie ze stresującą sytuacją. No i tak, y między innymi kortyzol odpowiada za zwiększenie poziomu glukozy we krwi, po to, żebyśmy mieli więcej energii, mm -hmm. y rozkład tłuszczów, co też zwiększa ilość dostępnych kwasów tłuszczowych jako kolejnego źródła energii. Kortyzol wpływa na układ sercowo-naczyniowy, zwężenie naczyń w tych obszarach, gdzie nie potrzebujemy większego przepływu, i przekierowanie tej krwi i substancji odżywczych i tlenu do obszarów, które będą nam potrzebne do tej reakcji. No, i kurtyzol też powoduje zmniejszenie, czyli właściwie obniżenie funkcji tych procesów, które nie będą nam potrzebne w jakiejś krytycznej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Mm -hmm. No, i to na przykład będzie ograniczenie funkcji trawiennych, no bo po co mamy zajmować się trawieniem mm -hmm. pożywienia, kiedy trzeba reagować na kryzys, nie? Procesy rozradcze, to samo, to są złożone funkcje, które pochłaniają bardzo dużo energii, a w danym momencie, kiedy Musimy zareagować szybko i sprawnie, nie będą nam potrzebne. Kortyzol też powoduje osłabienie układu odpornościowego, mm -hmm. i to będzie ważne w kontekście różnych chorób, które mogą nastąpić, kiedy tego stresu mamy za dużo, i kortyzolu też. A właśnie a propos chorób, to powiedz mi, czy jest jakiś związek działania osi HPA z zaburzeniami i chorobami psychicznymi? Tak, jest, jest bardzo wyraźny. Wszystko właśnie koncentruje się wokół tego, że jeśli przez Długi czas mamy aktywną, albo często mamy aktywną oś HPA, wskutek czego poziom kortyzolu we krwi utrzymuje się na wysokim poziomie długoterminowo, no to dochodzi do szeregu różnych zmian. To wiąże się właśnie z tym, ile funkcji takich metabolicznych reguluje i na które wpływa kortyzol. Mhm. Więc jeśli chodzi o choroby takie somatyczne, no to tak, kortyzol sprzyja odkładaniu Tłuszczu w okolicach brzucha, co mm. e, może nas prowadzić do, e, właściwie zwiększa ryzyko zespołu metabolicznego. A to się wiąże z chorobami sercowo-naczyniowymi. E, ma też dużo wspólnego z insulinoopornością i z cukrzycą typu drugiego. E, znowu poprzez te reakcje i przemiany metaboliczne. E, nadciśnienie tętnicze to samo. Kortyzol podnosi ciśnienie krwi, co zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Mamy większe ryzyko miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu, osłabioną odporność, właśnie przez te wspomniane obniżenie Aha. funkcji mm, układu odpornościowego. Kortyzol hamuje odpowiedź zapalną i, i ten układ odpornościowy y, osłabia po prostu. A to zwiększa naszą podatność na infekcje i kolejne choroby. Ryzyko chorób autoimmunologicznych też wzrasta, kiedy za długo utrzymuje się wysoki poziom kortyzolu w naszej krwi. Długotrwały stres może prowadzić do nieprawidłowej regulacji procesów trawiennych, więc tu mhm. mamy też do czynienia z przeróżnymi chorobami jelita, cienkiego, grubego. Zespół jelita drażliwego. Myślę, że znane i nośne mhm. hasło. To też ma duży związek właśnie z przewlekłym stresem i aktywacją osi HPA. Problemy reprodukcyjne u kobiet i mężczyzn, problemy z płodnością. To wszystko właśnie dlatego, mhm. że upośledzone są funkcje narządów rozrodczych, kiedy tego kortyzolu mamy za dużo i za długo. Wiele innych można by tutaj naprawdę długo wymieniać. Myślę, że to są takie Myślę, że najpoważniejsze. że to wszystko, co, co już wymieniłaś, brzmi bardzo niepokojąco mm -hmm. i, i faktycznie daje do myślenia, że na co dzień pewnie nie myślimy, stresując się. Jakie mogą być tego efekty? Um, dlatego, drodzy słuchacze, um, słuchajcie uważnie tego podcastu, bo będziemy też dalej, w dalszej części mówić o tym, um, jak właśnie reagować na, na ten stres i jak sobie z nim na co dzień próbować radzić. Um, dobrze, bardzo Ci dziękuję, Zosiu, za wytłumaczenie takie um, szczegółowe z perspektywy naukowej, um, tego właśnie, czym jest stres i, i jak działa oś HPA. A teraz przejdźmy, sobie sobie już konkretnie do tego jak reagujemy jako kobiety i mężczyźni na stres i czy w ogóle z perspektywy właśnie takiej stricte już naukowej widać te różnice płciowe w reakcji na stres Mhm. Wiesz co, myślę, że jeszcze warto byłoby dodać do poprzedniego mhm. naszego punktu, bo w sumie wspomniałam tylko o chorobach somatycznych, mhm. ale wysoki poziom kortyzolu wiąże się też z ryzykiem przeróżnych chorób psychiatrycznych. Więc myślę, że o tym też mogłybyśmy mhm. wspomnieć, żeby, żeby to nie zostało pominięte. I zaraz przejdziemy do kolejnego punktu. Co to śmiało, na to śmiało. Mhm. Z przeróżnych. Chorób, jeżeli chodzi o te psychiatryczne, no to przede wszystkim depresja, zaburzenia lękowe są związane z wysokim poziomem kortyzolu we krwi. Czy to będzie lęk uogólniony, fobia społeczna, lęk napadowy? PTSD jest też związane mm -hmm. z dysregulacją osi HPA, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, problemy z pamięcią i funkcjami poznawczymi, bo kortyzol, długie jego działanie na wysokim poziomie też uszkadza nasze procesy poznawcze. Mm -hmm. Także tych konsekwencji jest naprawdę dużo i nasze zdrowie psychiczne też nie jest obojętne na to, no tak, czyli całe ciało dostaje reakcję w postaci różnego rodzaju chorób, i, i to zarówno fizycznych, jak i o podłożu psychicznym. No dobrze, bardzo Ci dziękuję, że dodałaś te, tę kwestię związaną z zaburzeniami też lękowymi i depresją, bo myślę, że, że wiele osób mogłoby lekceważyć, Naukażać stres i, i nie korelować tego jednak z tymi chorobami, więc myślę, że to też jest istotne. A w takim razie wróćmy do tego, o, o co już zapytałam. I przejdźmy faktycznie do tych czynników i różnic biologicznych w reakcjach na stres w kontekście płciowym. Jak, jak to widzisz? Mm -hmm. no, te różnice są bardzo wyraźne i one wiążą się z, z czynnikami hormonalnymi. U kobiet trochę ta reakcja będzie wyglądała inaczej niż u mężczyzn ze względu na to, że... Chociażby dysponujemy trochę innymi hormonami w innych proporcjach. I takie hormony, które najmocniej wpływają na, to, na tę naszą reakcję stresową, u kobiet to są na przykład estrogeny i progesteron. Mhm. Estrogeny mają działanie neuroprotekcyjne. To oznacza, że one trochę mogą chronić nasze komórki nerwowe przed uszkodzeniami związanymi ze stresem. Więc tutaj taki plusik dla kobiet. Estrogeny modulują też reakcję osi HPA, zmniejszają wydzielanie kortyzolów w odpowiedzi na stres, no a w rezultacie kobiety mogą doświadczać mniej e, intensywnie tej mm -hmm. reakcji na stres, e, szczególnie w e, niektórych fazach cyklu menstruacyjnego, kiedy e, poziom estrogenów jest wysoki, czyli w tej pierwszej e, połowie naszego cyklu. E, jeśli chodzi o progesteron, natomiast progesteron ma e, takie fajne działanie uspokajające. Mm -hmm. Niektóre jego metabolity mają podobne działanie do benzodiazepin, czyli zwiększają działanie kwasu gamma-aminomasłowego, co prowadzi do relaksacji. I jeżeli mamy odpowiedni poziom progesteronu, to też dzięki temu ta reakcja może przebiegać trochę łagodniej i łatwiej nam się zrelaksować. i Odprężyć, mhm. nawet jeśli działa na nas stresor, to powrócić do tego stanu równowagi. Ale no, na przykład chwilę przed menstruacją spadek progesteronu może spowodować, że będziemy bardziej podatne na stres mhm. i dużo silniej odczujemy te reakcje. No Co pewnie większość z nas zna pod postacią PMS-u, i to jest właśnie związane chociażby z, no, ze spadkiem. Poziomu progesteronu. U mężczyzn takim kluczowym hormonem tutaj będzie testosteron. Testosteron zwiększa taką skłonność do zachowań agresywnych i do dominacji. No i w sytuacjach stresowych mężczyźni mogą częściej wykazywać taką reakcję walcz albo uciekaj mhm. ze względu na, na działanie testosteronu. Mają też przez to skłonność do bardziej takiego. Proaktywnego podejścia do stresujących stymulacji, czyli zadziałania, mhm. szybciej poradzenia sobie ze stresorem, pozbycia się go czy rozprawienia. No, a testosteron też wspiera regenerację organizmu, co jest kluczowe dla radzenia sobie z takim stresem fizycznym, więc tutaj plusik dla mężczyzn. Mhm. Um, Niski poziom testosteronu może wiązać się z większym poziomem lęku i podatnością na stres. To też da się zauważyć u mężczyzn, którzy z wiekiem no, mają mhm. naturalnie coraz niższy poziom testosteronu i zwiększa się wtedy u nich ryzyko zachorowania na depresję czy stany. Yy, 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 yy. No, stany lękowe i, i zaburzenia lękowe się rozwijają łatwiej. Wyższy poziom testosteronu, no, to jest mniejsza podatność na lęk i, i większa odporność na działanie stresorów. U mężczyzn estrogeny też mogą odgrywać rolę, chociaż dużo słabiej, no, bo mężczyźni mają tych estrogenów dużo mniej, w mniejszych ilościach, ale estrogeny także mogą modulować ich nastrój i i pomagać w regulacji nastroju czy, czy redukcji stresu. Mhm. Super, bardzo dziękuję za, za takie obszerne też wytłumaczenie, bo faktycznie no te różnice myślę widać też nawet w takim codziennym funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn i tak jak mówisz czasami, może kobiety trochę emocjonalnie reagują na stres, mężczyźni bardziej pragmatycznie, więc to wszystko, tak jak powiedziałaś, ma związek z hormonami. A powiedz mi, czy różnice biologiczne mogą wpływać jakoś na efektywność technik radzenia sobie ze stresem u różnych płci? Tak, jak najbardziej. To, co się, to, o czym się mówi, jako takiej głównej różnicy w reakcji na stres u kobiet i u mężczyzn, to to, w jaki sposób właśnie sobie radzimy. Czyli u mężczyzn to przede wszystkim będzie. Ta reakcja walki lub ucieczki, ona jest mm -hmm. związana z działaniem testosteronu. Natomiast u kobiet mówi się bardziej o takiej reakcji tend and befriend, czyli poszukiwania wsparcia, otuchy, więzi. Mm -hmm. No i to wynika właśnie z różnic hormonalnych. Więc kobiety chętniej będą sięgały po, po to wsparcie społeczne, po jakąś pomoc ze strony bliskich osób. Mhm. U kobiet ta reakcja stresowa też może przebiegać mniej intensywnie, ale dłużej mhm. co ma swoje plusy i minusy, bo. Może mniej intensywnie odbieramy to, co się dzieje, ale przez dłuższy czas narażamy się na wysoki poziom kortyzolu, hmm, czyli tak. wracamy tutaj do konsekwencji. No a u mężczyzn ta reakcja jest bardziej nagła, szybka, może bardziej intensywna. Poziom kortyzolu w momencie szczytowym też jest u mężczyzn wyższy niż u kobiet. Ale krócej są narażeni na działanie tego kortyzolu, nie? jeżeli mhm. rozprawią się ze stresorami. No tak. Mhm. Yy, no dobra, a tutaj, co powiedzieliśmy, stricte o takich czynnikach biologicznych, a na pewno są jeszcze różnego rodzaju czynniki. Kulturowe czy społeczne w różnicach płci, jak reagują na stres? Powiedz mi, proszę, jakie Twoim zdaniem są takie główne kulturowe czynniki wpływające na nasze reakcje stresowe? Myślę, że musimy tutaj powiedzieć na pewno o rolach płciowych i o mm -hmm. takich normach społecznych, w których funkcjonujemy. W naszej kulturze. Bardzo długo tak było i myślę, że jeszcze to funkcjonuje. Te oczekiwania społeczne wobec kobiet są inne niż wobec mężczyzn. Kobiety mają być opiekuńcze, empatyczne, wspierające, a mężczyźni silni, niezależni mhm. i niewyrażający emocji. To na pewno będzie wpływało na to, jak radzimy sobie ze stresem, no bo kobiety będą sięgać po to wsparcie, załóżmy. Mhm. Bardziej chętnie, albo z większą swobodą. U mężczyzn może to być nieco trudniejsze. Role zawodowe i domowe też będą wpływać na to, mhm. jak radzimy sobie ze stresem i jak go przeżywamy. Kobiety, które muszą godzić obowiązki zawodowe z. Obowiązkami domowymi, z opieką nad dziećmi mogą odczuwać więcej tego stresu ze względu na to. Mężczyźni natomiast mogą być obarczeni presją związaną z byciem głównym żywicielem rodziny mhm. i to, to im dokłada i, i też wpływa na ich reakcję na stres. Myślę, że. Też musimy powiedzieć o no, pewnych stereotypach dotyczących płci. W wielu, w wielu kulturach mężczyźni są wychowywani w takim duchu, że wyrażanie emocji jest oznaką słabości, co też będzie im mm. utrudniało poradzenie sobie ze stresem, bo, bo ten stres będzie tłumiony, emocje też będą skrywane. Mm. Sposoby wychowania też będą wpływały na to, jak sobie radzimy ze stresem, jakiej pomocy szukamy, czy, czy w ogóle jej szukamy. No. I co jeszcze z takich czynników społecznych, no to wsparcie, sieć wsparcia to jest bardzo ważny element, do tego, żebyśmy sobie mm -hmm. mogli radzić szczególnie właśnie z stresem psychologicznym. Kobiety często mają bardziej rozbudowane sieci tego wsparcia społecznego i, i są bardziej skłonne do poszukiwania pomocy ze strony rodziny czy przyjaciół. Mężczyźni często mają tę tendencję mm -hmm. do. duszenia w sobie też. Tak, samodzielnymi, tak. muszę sobie poradzić sam. Więc tych, tych czynników, jest na pewno bardzo, bardzo dużo. Taki kolejny, duży właściwie aspekt, no to różnica kultur, nie? Czyli kultury, w jakich wzrastamy. No, najbardziej chyba znany podział na kolektywistyczne i indywidualistyczne. W kulturach kolektywistycznych, takich jak na przykład... Nie wiem, w Chinach, w Japonii, w Korei jednostki są silniej związane z grupą, z jakąś społecznością, rodziną. No i te stresory też są wtedy inne. One są często związane z obowiązkami wobec tej grupy, czy, czy z obawami o jakąś taką harmonię tej grupy. Ludzie w tych kulturach częściej korzystają ze wsparcia społecznego i stawiają na takie kolektywne podejście do rozwiązywania problemów. No i to wsparcie jest. Kluczowe, ale też wyrażenie emocji może być bardziej kontrolowane, żeby właśnie dynamik tej grupy nie, nie zaburzać. Mm -hmm. W kulturach indywidualistycznych, takich jak, nie wiem, w Stanach, Wielkiej Brytanii, w Australii, nacisk kładzie się na autonomię i na osiągnięcia, niezależność więc też indywidualne sposoby radzenia sobie. W tych kulturach ludzie częściej stosują strategie skoncentrowane na problemie, planowanie, podejmowanie jakichś takich działań mających na celu szybkie rozwiązanie problemu. No i są zachęcani do samodzielnego radzenia sobie z tym stresem i, i rozwijania takich indywidualnych umiejętności adaptacyjnych, więc tutaj może to skorzystanie z sieci mhm. nie jest już. Tak, dostępne, ale z drugiej strony w tych kulturach też poszukiwanie takiego profesjonalnego wsparcia terapeutycznego jest bardziej akceptowalne. Czyli znowu widzimy, że tych czynników jest naprawdę masa zarówno biologicznych, jak i, i kulturowych. To może Podsumujmy sobie trochę to co już powiedziałyśmy. Zdefiniowałyśmy sobie stres, Opowiedzieliśmy trochę o tym jakie są rodzaje stresu, że stres wywoływany jest tak naprawdę przez masę różnych czynników i każdy reaguje na niego inaczej w zależności od płci, ale także jako po prostu indywiduum, a powiedz Powiedzmy teraz naszym słuchaczom, w takim razie, co z tym wszystkim możemy zrobić? Jak sobie z tym całym stresem radzić? Czy są jakieś techniki? Czy masz jakieś wskazówki, jak właśnie sobie z tym radzić? Wskazówek jest bardzo dużo mm -hmm. i tutaj myślę, że przyda nam się ta wiedza w odmiennym funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn, bo nie dla każdego ta sama technika będzie działała w ten sam sposób. Są pewne różnice płciowe, są pewne różnice indywidualne, które trzeba wziąć pod uwagę, ale no, dużo się mówi, zresztą wspomniałam też o tym, o wsparciu społecznym, mm -hmm. o takiej. Sieci wsparcia społecznego. Tutaj stosunkowo nowe badanie z 2022 roku Johnsona pokazało, jak ta sieć wsparcia pomaga radzić sobie ze stresem i obniża. Tak jakby siłę tego stresu, postrzeganą mhm. siłę tego stresu. On to robił na przykładzie studentów w trudnych sytuacjach egzaminacyjnych, ale to nam pokazuje, że to rzeczywiście ma znaczenie. Myślę, że w takim życiu codziennym też nie trudno jest sięgnąć po, po takie przykłady. Aktywność fizyczna, mhm. kolejna, o której się bardzo dużo mówi, i tutaj jasne, że nie chodzi o to, żeby o sobie w problemie powiedzieć idź pobiegaj i przejdzie ci, mhm. ale na pewno na pewno nie należy. Nie należy pomijać tego czynnika w regulacji poziomu napięcia i stresu, bo tutaj już no, cała masa badań była przeprowadzana nad tym, jak regularna aktywność fizyczna pozwala nam lepiej radzić sobie z napięciem, lepiej się regulować, no, ale też minimalizować skutki, negatywne skutki działania stresu. No Ale znowu aktywność fizyczna działa, dopóki ją uprawiamy, i, i to nie jest tak, że poćwiczymy i potem na cały tydzień mamy mm -hmm. spokój. U mężczyzn ta aktywność fizyczna w takim bardziej intensywnym wymiarze mm, pozwala im się lepiej regulować. Znowu odnosi do hormonów, testosteronu. Mm. U kobiet takie łagodniejsze formy, mm, Zwykle lepiej się sprawdzają, no bo też nie możemy zebrać wszystkich kobiet i wszystkich mężczyzn do jednego wora, więc należy też zawsze pamiętać o tych różnicach indywidualnych. Myślę, że techniki oddechowe zasługują na uwagę i sporo tej uwagi ostatnio się im poświęca. Poprzez oddech jesteśmy w stanie od strony takiej fizjologicznej zadziałać na na nasz organizm i, i od tej strony fizjologicznej uspokoić i w, aktywować układ parasympatyczny, mm -hmm. który pozwala nam się odprężyć i wyciszyć. Więc to dużo się mówi o medytacji, mindfulnessie. Natomiast znowu nie wszystko dla każdego, bo musimy wziąć pod uwagę indywidualne czynniki doświadczenia, przeżycia. Mindfulness i medytacja mogą być sporym wyzwaniem dla osób, które doświadczyły traumy. Mm. To jest osobny temat, w który może dzisiaj już nie będziemy wchodzić, bo nie starczy, nie starczy nam czasu. Ale, Ale zapalamy lampkę, tak? Że... Zapalamy lampkę, bo, mhm. bo nie zawsze mindfulness zadziała dobrze u osób, które doświadczyły jakiegoś wydarzenia traumatycznego mhm. i, i rozwinę, rozwinęły na przykład PTSD. Mhm. Mindfulness może być czynnikiem wyzwalającym, może spowodować, że, że zadzieje się coś mhm. nieprzyjemnego. No i można tych wskazówek i technik wymieniać naprawdę dużo. Ale myślę sobie o tym, że przede wszystkim taka elastyczność w doborze mhm. tych technik i, i umiejętne wykorzystywanie tych narzędzi w różnych sytuacjach. Okej, okay, a jak możemy w takim razie, w takim naszym życiu codziennym, od momentu wstania do momentu pójścia spać, faktycznie zwrócić uwagę na te techniki i elementy, które pomagają nam radzić sobie ze stresem? Bo jedno powiedziałaś, że, że aktywność fizyczna dla większości pewnie osób działa, ale czy jest coś jeszcze, nie wiem, kwestia na przykład zdrowego snu? Zrezygnowanie trochę z używania telefonu czy social mediów. Czy to jakiś ma wpływ na, na to nasze radzenie sobie ze stresem? Na pewno. W ogóle, sama taka higiena życia codziennego jest. Niesamowicie istotne, mm. jeżeli mówimy o, o regulacji swoich emocji i też o odpowiedzi na, na czynniki stresujące. No w momencie, w którym jesteśmy przemęczeni i niewyspani, to choćbyśmy bardzo chcieli, przeróżne nasze techniki, typu aktywność fizyczna czy, czy medytacja, mogą nie pomóc, mm. bo wyczerpanie organizmu będzie sprawiało, że jesteśmy na ten stres dużo, dużo bardziej podatni. Um. Dieta to samo, więc to mhm. są takie naprawdę podstawowe, podstawowe sprawy. Jest bardzo fajny taki model seeds, mhm. który zbiera właśnie wszystkie te bazowe czynniki. Pierwsza S to jest socjalizacja, czyli znowu nawiązanie do, do więzi, do relacji, które pozwalają nam się regulować i czuć bezpiecznie i pewnie. Mhm. Literka E, czyli exercise, Ćwiczenia, aktywność fizyczna, kolejne E edukacja, która dba po prostu o prawidłowe funkcjonowanie naszego mózgu, jego rozwój, dzięki czemu cały nasz system nerwowy może lepiej funkcjonować. Wspomniana dieta no i właśnie sen, który jest kluczowy mhm. bardzo często. Więc myślę, że to są takie rzeczy, o które warto dbać na każdym kroku i w... I też nie wymagają tak wiele zaangażowania, prawda? Dokładnie. Z naszej strony. Ja się też często spotykam z tym, że osoby, które trafiają do gabinetu z przeróżnymi trudnościami czy problemami, jak przypatrzymy się tym podstawom i zadbamy o podstawy, mhm. to okazuje się, że już nie mamy nad czym pracować. Nie? I to jest ta I baza. I to działa. Mhm. Mhm. I to bardzo często, no, Czasami, yy, czasami wystarcza, zadbanie mm -hmm. o te czynniki. Okej, okay, a co jeśli um, to wszystko, o czym wspomniałaś, um, nie wystarcza i, i ten stres już jest taki chroniczny i faktycznie jest nam ciężko wstać z łóżka i nie radzimy sobie? Kiedy jest taki moment, kiedy powinniśmy zgłosić się już do specjalisty? Myślę, że to, o czym powiedziałaś, to na pewno jest taka sytuacja, kiedy warto byłoby się zgłosić do specjalisty, bo jeśli nie mamy siły na to, żeby wstać z łóżka i podjąć jakieś podstawowe funkcje w naszym życiu, w codziennym życiu, to to jest. Mm -hmm. To już nie jest czerwona lampka, tylko to jest taka wielka Mielająca, flaga powiewająca. Tak. E, więc e, warto się przypatrywać swojemu samopoczuciu, swojemu organizmowi. E, jeżeli dzieje się coś, z czym e, nie potrafimy sobie poradzić, to, to to jest ten moment, kiedy można zasięgnąć e, na początku być może wsparcia bliskich, a, a potem tego wsparcia specjalistycznego. E, no, ciężko podać jakąś taką jedną wyrazistą granicę, bo to znowu u każdego indywidualnie ta reakcja będzie przebiegała. To też mm -hmm. różnice osobowościowe wpływają na to, jak my reagujemy na stres i co jest już tym. Objawem takim, powiedzmy, niepokojącym, a, a co jest jeszcze bliżej cech naszego temperamentu, nie? Więc nie da się wskazać jednego punktu, natomiast jeżeli czujemy się wyczerpani, jeżeli. Rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, już tej przyjemności nam nie sprawiają. To to są takie objawy około depresyjne, to mhm. może być związane z przewlekłym działaniem stresu? Nie musi. Warto się nad tym zastanowić u specjalisty na przykład. Problemy ze snem, eee, tak samo, nie? To, mhm. to też może być związane ze stresem, ale nie musi. Warto zawsze posprawdzać przyczyny organiczne. Eee, Zanim zabierzemy się za, za taką pracę terapeutyczną, ale no jest, jest cała masa takich aspektów, które, które tą czerwoną lampkę nam zapalają, powinny zapalać. Mm -hmm. No, ja myślę, że stres jednak jest takim nieodłącznym elementem każdego człowieka i, i naszego życia. I na pewno. No, w pełni nigdy się go nie pozbędziemy, ale to, co dzisiaj zostało tutaj powiedziane, możemy na pewno odpowiednio reagować na te sytuacje stresowe. Możemy starać się bardziej relaksować, dbać o tą higienę życia codziennego i w, różny, w różnego rodzaju sposób radzić sobie z tym stresem. Czy coś jeszcze chciałabyś dodać na koniec? Myślę, że to, co powiedziałaś przed chwilą, jest bardzo ważne. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie wyzbyć się wszelkich mhm. stresorów, a też badania pokazują, że mamy ich coraz więcej. Więc nie tyle walka ze stresorami czy, czy zmienianie reakcji fizjologicznych tak na siłę, no bo te reakcje fizjologiczne, one nam służą w adaptacji mhm. i w radzeniu sobie ze stresem znowu wrócę do, do, do tej definicji, one mają nam przywracać równowagę. Ale myślę sobie, że istotnym elementem jest taka praca nad tym, żeby tes, żeby pozbawiać stresory ich stresującej mocy, mm -hmm. że, że to jest istotne, bo... Możemy, możemy stresować się wszystkim, tak jak hmm. powiedziałyśmy na początku, i ten stres psychologiczny potrafi zbierać potężne żniwa. Więc to koncentrowanie się na odbieraniu tej, tej siły hmm. stresującej, myślę, że takie fajne zdanie, które mogę przytoczyć za Robertem Sapolskim. Napisał fantastyczną książkę o psychofizjologii stresu, więc mm -hmm. jak ktoś będzie miał ochotę pogłębić sobie tę wiedzę, to odsyłam. Zachęcamy. Ja? Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Bardzo gorąco polecam. No i tam pod koniec, pod koniec tej książki jest takie fajne zdanie: że w naszym uprzywilejowanym życiu jesteśmy wyjątkowo mądrzy, żeby te wszystkie stresory wymyślić, jednocześnie wyjątkowo głupi, by pozwolić im, żeby one na nas oddziaływały tak hmm. mocno ale z pewnością też dysponujemy potencjałem, żeby być wystarczająco rozsądnymi i pozbawiać ich tej stresującej mocy. I myślę, że to jest świetne zakończenie tego podcastu. Bardzo Ci dziękuję Zosiu za, za wzięcie udziału. Dziękuję również. A Was wszystkich zachęcam też, żebyście znaleźli czas na dbanie o siebie i faktycznie znalezienie takiego Miejsca, czy e, inicjatywy, czy jakiegoś sportu, e, coś, co sprawia Wam przyjemność i, i też powoduje, że e, te endorfinki się wydzielają i, i e, można się troszeczkę odstresować. Dziękuję. Dzięki serdecznie.